Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie Forza Horizon 3. Nie muszę wam powiedzieć, że na moim kanale pojawiły się ostatnio 3 odcinki. Ja widzę, że YouTube nie wszystkich informuje o tym, że takie odcinki w ogóle się pojawiły. Nie wszystkie wędrują do subboxa. Tak więc pamiętajcie, że 3 odcinki z Forza Horizon 3, a raczej z DLC zimowego do Forza Horizon 3 pojawiły się na moim kanale. A ponoć jak klikniecie w ten dzwoneczek obok przycisku subskrybuj pod filmem, no to dostajecie powiadomienia. Nie wiem dokładnie jak to działa wszystko, ale czasami sobie warto sprawdzić, jeśli faktycznie nie dostajecie żadnych powiadomień o moich filmach. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, taka informacyjna na sam początek. Okazuje się, że na streamie jak szukałem auta Kena Blocka, to nie było. Po streamie też szukałem i też nie było. Po czym włączyłem i wyłączyłem grę i nagle auto się pojawiło. Tak więc dzisiaj rozegramy sobie te zawody, które nie za bardzo mi na bodajże drugim streamie chyba poszły ostatnio i były to te zawody. I słuchajcie, zauważyłem też przy okazji, że jakimkolwiek autem podjadę, to tym mogę się ścigać w danych zawodach. I teraz zobaczcie, że wcześniej ścigałem się jakimś Fordem terenowym, a teraz bez problemu będę mógł też pościgać się autem Kena Blocka. Więc nie wiem, czy czasami nie jest tak, że po prostu jakimkolwiek autem podjedziemy pod dane zawody, tym będziemy mogli się ścigać. Teraz to zresztą sobie sprawdzimy. No taką furą jak tutaj mam teraz okazję prowadzić, będzie zdecydowanie łatwiej te zawody wygrać. Zaraz wam to udowodnię. Jak widzicie, mamy tu jedną gwiazdkę, bo nie udało mi się wygrać. No i potrzebujemy 20 tutaj punktów umiejętności, tak? Tym autem, no to będzie naprawdę banalne, tak więc słuchajcie, odpalamy i lecimy, widzicie? Teraz mogę sobie pościgać się tym, tak więc super sprawa. Przetestujemy sobie to też jeszcze w innych zawodach, czy faktycznie tak będzie, że dzisiaj na przykład będę mógł tylko tym wozem jeździć w każdych zawodach. Byłoby super. Oczywiście będę chciał też różnorodność prowadzać i jeździć różnymi furami, natomiast dzisiaj właśnie chciałbym się skupić na tym jednym jedynym. Bo w sumie widzieliście już tą furę w pierwszym odcinku, czy też na pierwszym streamie. Niemniej jednak ile tam pojeździłem, muszę 5-10 minut maksymalnie. Tak więc dobra, startujemy tutaj z początku stawki z tego względu, że mamy jeszcze tą perkę. Ale tutaj już widzę, że rywale cisną od samego początku, tak więc będzie z kim konkurować. Na te punkty umiejętności nawet nie zwracam uwagi, bo już tutaj widzę, że 5 na 20 jest. Tak więc mając taką maszynę, to one się same ponabijają, byle tutaj wygrać. Jest troszeczkę ciemno, ale damy radę. Kurde, faktycznie jest cholernie ciemno. Ja bym teraz jeszcze jechał na kamerze z pierwszej osoby. To już w ogóle byłaby niezła jazda. Też widzę, że mamy zaświecone lampki dwie w tym wozie, żeby... Aj, tutaj mnie wyprzedzili. Żeby konkurenci widzieli w takich ciemnościach, że coś przed nimi jedzie. Pięknie to wychodzi. No zdecydowanie przyjemniej się jeździ niż tymi terenówkami. Ale zaraz sobie właśnie sprawdzimy jakieś kolejne zawody. Zobaczymy, czy bez problemu będę mógł tutaj przejechać się w każdych dowolnych zawodach. W ogóle zaraz nam odblokują się kolejne nowe, bo widziałem, że brakowało mi tylko jednej gwiazdki. Dobra, tutaj challenge widzę już ukończony. Teraz byle być na pierwszej lokacie i... No zobaczcie, wcześniej mówiłem, że strasznie ciężkie do wykonania, bo jedziemy pod górę. I faktycznie, kiedy jechałem taką terenówką, to ciężko było zarzucić tyłkiem, jak się jechało pod górę, bo lekkie dotknięcie tylko ręcznego sprawiało, że auto zwalniało strasznie. No cięższe też jest od tego wozu, nie, którym aktualnie jadę. No ale jak widzicie, wszystko do wykonania jest. Kwestia jednego powtórzenia czy dwóch, akurat teraz mi wyszło za pierwszym razem. A
Ale pewnie terenówką też może dałbym radę, bym próbował 2-3 razy. No, zdecydowanie lepiej to wygląda. Mamy już 40 gwiazdek. I odblokują nam się kolejne zawody, prawdopodobnie. Chociaż jeszcze i tak mamy sporo teraz do zrobienia. I've lined up the next round of races for King of the Mountain. We're down to some serious drivers now. No, dają nam tych zawodów dosyć sporo. Będzie co robić, ale słuchajcie. Od czego by tutaj teraz zacząć? Tutaj mamy, co to jest? No, może byśmy sobie, słuchajcie, podjechali tutaj. Nie samymi tutaj wyścigami człowiek żyje. Trzeba też troszeczkę czasami się pobawić. Poza YouTube'em udało mi się pobić dwa rekordy nowe. Fotoradar, znaczy pobiłem swój rekord wcześniejszy. I teraz czekajcie, muszę sobie ustawić, żebym tutaj wiedział, jak dojechać. Okej. A, tutaj jest ta skocznia. I teraz tak, czekajcie, musimy sobie ogarnąć. Czyli będę skakał w tamtą stronę. Czyli muszę wjechać tędy. No dobra, słuchajcie, pojedziemy sobie tutaj na wprost. A, tutaj też nie ma dużego rozpędu. Ale wóz jest naprawdę dosyć tutaj szybki, tak więc pod tym względem powinienem coś tam ugrać tutaj. Zaraz zobaczymy. O, 59, a 70 chyba było wymagane. No nie wiem, tak czuję wewnętrznie, że dałbym radę to zrobić, mając tyle koni pod maską, ile mam. Zobaczymy, czy się mylę, czy nie. No jednak chyba nie dam rady. Chociaż no może ktoś się znajdzie, kto pobije, ale słuchajcie, w każdej chwili można sobie wymienić silnik w tym aucie na mocniejszy i wtedy podnieść troszkę tą moc wozu i po prostu to pokonać. Tą furą wydaje mi się, że rekordy prędkościowe będzie najlepiej się pobijało. Tu musimy ukończyć wyścig, wygrać i zdobyć 8 umiejętności uderzenie bokiem. Dobra, bierzemy to. Jak widzicie, znowu możemy. Czyli zakładam, że tutaj jest fajna sprawa z tym, jakie auto mamy, takim możemy jechać. Mi się to jak najbardziej, słuchajcie, podoba, że nie ma jakby wymaganych wozów do danych wyścigów, tylko możemy jechać takim, jakim lubimy. Nie wiem, komuś może wam na przykład terenówki nie pasować. Może nie potrafić z nimi jeździć w ogóle. A tu mamy taki wozik i jaki chcemy, jaki jest dla nas dobry i możemy się ścigać. A konkurencja się do nas po prostu musi dopasować. No dobra, słuchajcie, ciśniemy. Uderzenia bokiem razy 8 aż. No zobaczymy, o, już jedno nam zaliczyło. Tutaj raczej nie ma mowy, żebym coś przypadkiem zaliczył. Tutaj trzeba po prostu skupić się na tym, żeby faktycznie coś tym bokiem szturchnąć. Jakieś elementy otoczenia. Fajnie by było to zaliczyć też w sumie jak najszybciej, z tego względu, że no rywale nie muszą się bawić w takie rzeczy, nie? Nie muszą tutaj zdecydowanie dodatkowych wyzwań sobie robić. Ja też nie musiałbym, nie? Jakbym nie miał takiej tutaj spiny na to, żeby się wszystko zaliczyć na maksymalną ilość gwiazdek, też bym sobie po prostu odstrzelił tutaj i by mnie pewnie nie dogonili. Ale skoro gra rzuciła nam fajne wyzwanie, podoba mi się to, że te wyzwania jednak coś ciekawszego, coś zdecydowanie co nam nie dość, że wydłuży samą rozgrywkę, to jeszcze da większe wyzwanie, w którym się możemy sprawdzić. Kurde, teraz jest strasznie słaba widoczność. Dobra, mamy już 6, drugie okrążenie. Mam nadzieję, że wyjdzie. Dobra, 7. Aj, kurde, co to było w ogóle?
Sami jak się wjedzie na pobocze, to może naprawdę nieźle wyrżnąć, zaryć. Zobaczcie co, na razie teraz się nie będę spinał, po prostu jadę przed siebie, może coś tam wpadnie nam bez w ogóle mojej tej ingerencji. Ja pierdzielę, tu nic nie widać. Totalnie nic nie widać. Ja nawet już teraz nie widzę, gdzie są, słuchajcie, te pachołki i tak dalej. Dobra, tutaj jest coś. Nie zaliczyło mi tego. Dobra, ha, już mam zaliczone, dobra, nawet jeśli sobie nie... Nie, ja się skupiam teraz na wyścigu, bo ja już nawet nie wiem, czy wcześniej mi to zaliczyło, czy dopiero teraz. Tyle się dzieje na tym ekranie, że... Przede wszystkim muszę dojechać do mety. O ty skubajcu, kurde! Jeszcze przejechałem ten checkpoint. Zepchnął mnie z mojego toru totalnie. Ale dobra. Teraz ja go zepchnę, tak jak on mi to zrobił przed momentem. I to jeszcze zepchnąłem go w ostatniej chwili. No zabawa jest niezła. Kurczę, jak mamy fajną furę, taką pod siebie. To jest fajnie, ale też widać, że tam rywale chcą z nami konkurować, że jednak gdzieś tam ciągle za nami siedzą i wystarczy lekki błąd i możemy stracić panowanie. Zarówno nad autem, jak i nad pozycją, na której jedziemy. Dobra, wszystko jest zaliczone. Jeszcze w dzisiejszym odcinku chciałbym zdobyć 4 gwiazdki, żeby ten już etap kolejny sobie tutaj zaliczyć. Tak więc zobaczmy, co my tutaj w ogóle mamy. Tu jest ta skocznia, tu mamy jeszcze coś. Co tutaj mamy? Tutaj mamy jakąś kolejną skocznię. O, to się zapowiada ciekawie. Tutaj będzie, wydaje mi się, skok na... W ogóle zobaczcie, ten skok jest wymagany dosyć długi. Tak więc może, albo nie, weźmy sobie tutaj ustawmy, bo w ogóle trzeba zobaczyć, jak ta skocznia wygląda, gdzie ona prowadzi. No i coś czuję, że będzie jakiś długi skok. Ale niestety ciemno jak w dupie i nic nie widać za bardzo. A nie, tutaj mamy, czekajcie, tu jest skocznia. Kurde, szkoda, że mamy noc, zdecydowanie. Jedziemy sobie pod górę. Bylebym ja tam trafił jeszcze. Dobra. I gdzieś na wprost to będzie. Słuchajcie, gdzie dokładnie to nie widzę. O, tutaj. Dobra, 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 cofnijmy sobie. Mało brakowało w sumie. Muszę jechać bardziej w prawo. ...150 metrów. Nic nie widzę, ale mamy 200 prawie. No to było fajne. Zdecydowanie trzeba to powtórzyć za dnia, żeby było więcej widać w ogóle, gdzie lecę, bo jak tylko wyskoczyłem, to widziałem jedną wielką czarną plamę, nic więcej. Co my tutaj mamy? Tu jeszcze mamy jakiś podjazd. Szkoda, że nie mamy też informacji, co oprócz wyścigu trzeba zrobić, żeby zaliczyć. Ale no dobra, słuchajcie, weźmiemy sobie ten podjazd. Kurde, ale fajne malowanie z tym królikiem. Ale i tak moje chyba jest najlepsze, co nie? Słuchajcie, ogólnie ta furka to jest z Afryki dostępna, tak więc na pewno sobie warto ją sprawdzić. Tak jak mówiłem, jakbyście mieli jakiś problem,
takiej natury jak ja miałem, to pamiętajcie, że może wam też pomóc to, co mi pomogło. Spróbujcie, zawsze warto pokombinować na różne sposoby. Ale zdziwiony byłem, jak w ogóle gra mi zaproponowała, czy chcę zmienić, kurczę, kolor malowania tego wozu. Mówię, no chyba jesteście niepoważni, nie? Czekałem na furę Kena Blocka od bardzo dawna, a wy mi tutaj chcecie, żebym ja zmieniał kolor tego? No, bez przesady. Ja wiem, że twórcy potrafią naprawdę fajne tutaj kalkomanie stworzyć, ale... Znaczy twórcy graczy w sensie, nie? Jak robią jakieś tam projekty, potrafią robić naprawdę fajne grafiki, ale... No, macie świadomość tego, że czasami miejsca na malowanie jest ograniczone, kiedy twórca, deweloper maluje sobie po swojemu wóz, no to wiadomo, że ma większe możliwości, wtedy on raczej nie ma ograniczeń. Więc mają też... Aj, muszę... mam nadzieję, że te punkty mi nie przepadną, bo tutaj nie przejechałem przez ten checkpoint. Przepadły, no bez jaj. Przepadły mi wszystkie punkty przez to, że cofłem czas. No dobra, damy radę nabić to ponownie. Mam nadzieję taką chociaż. Trzeba dużo bokiem jeździć na ręcznym i o słupki zahaczać. Damy radę, co? Ja nie dam rady. Troszeczkę innym torem jechać niż konkurencja. Ale damy radę. O, tu są takie w ogóle, to też jest ciekawa sprawa. Te miejsca oblodzone, które są na drodze, są tak cholernie ślizgie, że naprawdę czasami ciężko opanować auto. I totalnie one są zdecydowanie bardziej ślizgie niż, nie wiem, chociażby te jezioro. To jest dosyć dziwny motyw, nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego tutaj tak się samochód ślizga na takim oblodzonym terenie. Udało mi się zdobyć w ogóle, bo nie zwróciłem uwagi na te punkty. Dlaczego takie pojedyncze miejsca są mega ślizgie, a te gdzieś tam jeziorko czy jakiekolwiek inne właśnie takie tereny strasznie drogie oblodzone tak nie sprawiają, że auto taki działasz w poślizg. Mam nadzieję, że udało się zaliczyć te 100 tysięcy punktów. Nie zwróciłem w ogóle na to uwagi, tak jechałem, rozgadałem się znowu. Oby. Pretty slick. That's a solid two-star performance. But we both know you can do better. No stać mnie na więcej, kurde. Kurde, jak ja zobaczę powtórkę, że na maksa mało mi zabrakło, to się załamie. Boss, you made it through. Never doubted you, mate. Here's what we've got lined up next. A tak, potrzebowaliśmy tylko jednej gwiazdki z tego co pamiętam, tak więc spoko, całkiem nieźle. No zepsułem, jak gdybym nam wjechał w ten checkpoint, to już miałbym tutaj, nie? Bez problemu to osiągnięte. No i co, może na koniec sobie weźmiemy ten fotoradar tutaj, 145 na godzinę, to nie jest jakoś specjalnie dużo. Przeskipuję sobie tutaj podróż. Rozpędzimy się i... No raczej 145, to chyba, że to będzie w jakimś dziwnym miejscu. Zaraz sobie sprawdzimy. Przy okazji potrenujemy z jazdy. To są miejsca strasznie ślizgie. Ale tylko takie pojedyncze. Niestety. A, tu jest już fotoradar. Ja pierdziele, nie zauważyłem w ogóle. Dobra. To jedziemy stąd. Kurde, znowu skupiłem się na pokazywaniu wam pierdół. Dobra, tu nawet będzie chyba lepiej. Oj. Tutaj wiecie co, trzeba będzie troszeczkę szerzej pojechać, widzę. W te pachołki tam w ogóle. Znaczy, to jest chyba ogrodzenie jakieś, trzeba by było... Szerzej, o, widzicie? I udało się. Już się bałem, że mi kilka kilometrów braknie. Ale udało się. Super. Tak więc słuchajcie, tym pozytywnym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że chociaż wam się troszkę podobał. Na tyle, żeby stawić łapkę w górę.
No i nie wiem, czy uda mi się dzisiaj jeszcze jeden dla was materiał wrzucić z tej gierki, ale zerkajcie na kanał, bo być może wyrobię się z czasem i coś jeszcze dla was tutaj z Forzy ponagrywam. Tak więc to by było na dzisiaj tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!